Panie Rafale, można powiedzieć, triumfalny powrót do piły. Tak, no cieszę się, że myślę, że jazda mogła się podobać, przynajmniej ja jestem zadowolony z mojej jazdy. Może poza tym ostatnim biegiem, bo było wygrane na 5-1, a odpuściłem gaz pod naszą rękę i nie myślałem, że tak za nami jest zawodnik z drużyny gości. No trochę nieporozumienia w trakcie biegu, bo Jonasson mnie miał tam wpuścić, dwa razy mnie zamknął, przyblokował i ciężko się jechał parą z nim, a myślę, że w przyszłości następne biegi już będą z nim o wiele lepsze. Co się wydarzyło przez ten tydzień? Czy naprawa sprzętu, nowe silniki, nowe jednostki, bo szybkościowo wyglądał pan zupełnie inaczej niż choćby na torze w Rybniku? Ja muszę powiedzieć, że w Rybniku też nie byłem wolny. Troszeczkę brakowało ze startu, później defekty silników. Jeden się zatarł, drugi stanął na starcie, urwał się zabór i stąd ta, myślę, że też taka słabsza postawa. Ale to już zostawmy z historią, my jedziemy dalej, najważniejsze, że dzisiaj poszło. Stąd jedziemy do Niemiec też na zawody, także myślę, że pomału będziemy się rozpędzać. Dwa mecze za panem w Nice Lidze Żużlowej. Przez minione lata startował pan w najwyższej klasie rozgrywkowej i po tych dwóch spotkaniach pewnie już może pokusić się pan o opinię, o ile różni się ściganie w najwyższej klasie rozgrywkowej od tego ścigania w Nice w polskiej lidze. Muszę powiedzieć, że tak faktycznie myślę, że nie różni się za bardzo niczym, bo jak nie masz sprzętu i coś szwankuje, to nie idzie tutaj w pierwszej lidze też zrobić punktów, czego był świadkiem mecz w Rybniku. I naprawdę no, trzeba podchodzić do każdych zawodów bardzo, bardzo poważnie, spięty i poważnie, nie można lekceważyć przeciwników, bo tu też nie jest łatwo. Kolejny mecz ligowy Pilska Polonia rozegra w Gnieźnie w niedzielę za tydzień. Gniezno to Beniaminek, ale zdaje się, że nie będzie to łatwe spotkanie dla Pilan. Zgadza się. Każdy jest mocny u siebie. Gniezno też nakręciło tamtych kółek dużo więcej jak my. Także na pewno będzie to ciężki przeciwnik, ale jedziemy tam walczyć o zwycięstwo i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Adrian, Pilska Polonia pokonała Wybrzeże Gdańsk, jednak gdybym miał komentować twoją minę, nie tryskasz radością. Znaczy, no na pewno jestem zadowolony z wygranej, ale ze swojego wyniku, no to na pewno chciałbym, żeby ten 14 bieg wygrać, ale znowu mnie pech dopadł i wyszło jak wyszło. Zerwał mi się łańcuch i nie wyjechałem ze startu. No ale nie załamujemy rąk. Wiem, że już wychodzę z dołka i na następny mecz będę w 100% gotowy, więc myślę, że będzie dobrze. Mnie uczono, aby zawsze szukać pozytywów. Trzeba się cieszyć, że to był tylko łańcuch, a nie kolejna jednostka. Można tak powiedzieć, że dobre i to, bo przed tym meczem zatarł mi się czwarty silnik i można powiedzieć, że już limit pecha to wyczerpałem, mam nadzieję, na ten rok cały. No właśnie, wychodzisz świetnie ze startów, to twoja domena, ale na trasie, mimo że dzisiaj zdobyłeś cenne punkty dla Polonii, na trasie tej szybkości jeszcze nie ma. No, staramy się, żeby znaleźć to wszystko, mówię, no mamy kilka tych silników po remoncie, które się zatarły i będziemy szukać w przyszłym tygodniu. A w przyszłym tygodniu mecz z Beniaminkiem w Gnieźnie. Tak, pewnie nie będzie to łatwe spotkanie dla Pilskiej Polonii. Na pewno nie, ale mówię, no będziemy już walczyć i starali się z całych sił, żeby ten mecz wygrać, bo wiadomo, że to będzie ciężki mecz, ale mówię, ja się skupię na sobie, żeby doprowadzić wszystko do ładu i myślę, że to będzie dla mnie udany mecz. Jak spędzisz najbliższy tydzień? We wtorek będę trenował tutaj w Pile, w środę spędzę na treningu w Niemczech. No i w czwartek dostałem dziką kartę na złoty kask, więc te zawody potraktuję tak, żeby się pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że będzie dobrze. Patrzę na twoją twarz, rozmawialiśmy wielokrotnie w minionym sezonie. Ile kilogramów jeszcze schudłeś? Szczerze to nie mam pojęcia, nie pilnowałem tej wagi. Ale zimę przepracowałem solidnie, więc myślę, że ten kilogram może ubyło.